Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Muszą Państwo przyznać, że mają piękną wiosnę tej zimy i to też korzystając z ładnej pogody. Na ostatnim spacerze zauważyłem, specjalnie spoglądałem na samochody zaparkowane na ulicach. No i stwierdzam, że około 5, nawet do 10% aut wciąż jeździ na oponach letnich. Czy ta pogoda, która w tej chwili jest, czy w trakcie takiej pogody możemy korzystać z opon letnich? O to zapytam fachowca. Witam Panie Sławomirze, dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Sławku, temperatury takie właśnie, jakie w tej chwili mamy, w dzień plus 5 stopni, noc około zera. Czy bezpieczna jazda jest na oponach letnich? No niestety, większość, właściwie to wszyscy producenci opon są zgodni co do temperatury, jeśli chodzi o wymianę opon na zimowe. 7 stopni na plusie to jest ta temperatura graniczna, przy której należałoby używać już opony zimowe. Więc mówimy o 5, czy o zerze, czy o przymrozkach, oczywiście opona zimowa. Jest tendencja taka, że temperatura rośnie co roku, to mamy coraz cieplejsze te zimy, tak jak Pan też zauważył, ale tu na razie jeszcze musimy używać jednak opony zimową. Jest alternatywą opona wielosezonowa i rzeczywiście tym użytkownikom, którzy mało jeżdżą, jak najbardziej ona się sprawdzi. Natomiast jeśli musimy dużo jeździć i w różnych warunkach, a wiemy o tym, że może popadać śnieg nocą przez nawet 10-20 km jakiejś trasy naszej i to może być już bardzo niebezpieczne. Też osoby, które korzystają z opon letnich jeszcze w takich temperaturach mogą zadawać pytanie, czy szybciej zużywa się opona zimowa podczas właśnie plusowych temperatur? Rzeczywiście kiedyś były tak zwane opony śniegowe, czyli proszę zauważyć, nie zimowa, a śniegowa. Czyli ona na śniegu se radziła, natomiast przy czarnym asfalcie i nawet na minus 20 stopni, jakie były wtedy zimy, ona rzeczywiście się zużywała szybciutko. Natomiast w tej chwili producenci opon używają całkiem innych materiałów do budowy tej opony mieszanki i w związku z tym tak naprawdę ta opona zimowa robi większe przebiegi niż opona letnia. I pamiętam, tak, że sam temat właśnie zużywania się opon zimowych w temperaturach dodatnich już poruszaliśmy. Tak, wspominaliśmy o tym właśnie, że średnio do 70 tysięcy jesteśmy w stanie przejechać na oponie zimowej, gdzie letnia oscyluje w granicach 50 tysięcy kilometrów, więc tutaj mamy 20 tysięcy kilometrów więcej na komplecie opon zimowych, to prawda. Też nie ma co się tak, że tak powiem, strasznie spieszyć właśnie, kiedy nadejdzie ta właściwa wiosna, prawda, z tą wymianą na letnie, bo czasami ta zima też w naszych rejonie geograficznym potrafi wrócić. Tak jest. No, przez kilka lat ostatnich zauważyliśmy pewne przesunięcie. Później zima przychodzi, ale i później odchodzi. Kiedyś kwiecień, maj to już było naprawdę cieplutko i na tych oponach zimowych wręcz było niebezpiecznie jeździć. W tej chwili połowa maja i dopiero praktycznie myślimy o wymianie opon z zimowych na letnie, dlatego że ostatnie te 3 lata było takie zauważalne, że naprawdę i temperatura była niska, i jeszcze opady śniegu również się pojawiały w maju. Panie Sławomirze, a jak zachowuje się opona letnia właśnie w takich temperaturach bliżej zera? Czy jest jeszcze w miarę bezpieczna? Ci użytkownicy, którzy mają ABS, mogą sami stwierdzić, że opona letnia przy tych temperaturach, jakie w tej chwili obserwujemy, ten ABS zaczyna nam szybciej działać. To oznacza, że opona traci przyczepność dużo wcześniej przy tych właśnie temperaturach 5-0.
po prostu sama nawet mieszanka gumy na bieżniku twardnieje przy tych temperaturach dodatnich, ale lekko dodatnich, nie wysokich, tylko właśnie tam około 5-7 stopni. I zauważmy, to jest to samo, jakbyśmy na butach swoich mieli plastikową podeszwę i próbowali iść po jakimś tam lodziku, czy mokrym nawet chodniku. Jest ślisko. To samo się dzieje z oponą i z naszym samochodem. Tak, bo powiedzmy sobie, że nie tylko rzeźba samego bieżnika, ale właśnie materiał, z jakiego wykonana jest opona zimowa, daje nam tą przewagę właśnie na śniegu, na lodzie. Tak jest, dokładnie. Skład mieszanki gumy jest w sumie najważniejszy. Wzory bieżników to jest dodatkowy element dodany, który możemy sobie dopasować do warunków, w których użytkujemy oponę. Gdzieś na śnieżnych mocno, gdzieś błotno-śniegowych. Oczywiście opona bardziej agresywna. Natomiast na trasy pierwszego utrzymania używamy cichszą oponę, bardziej łagodniejszy bieżnik. Natomiast skład mieszanki jest nadal typowo zimowy, czyli ona nie ma prawa nam stwardnić przy niskich temperaturach. Nie mówmy tutaj o zerze, o 5 stopniach, ale mówimy też o minus 20, minus 25 stopni. Także to. No i chyba najważniejsze, że w naszym rejonie, no nie pamiętam roku, żeby ta zima jednak nie przyszła. Dzień czy dwa mocnego śniegu całkowicie wyeliminuje nasz pojazd po prostu z drogi. Oczywiście, że tak. I teraz jeśli stać nas na to, żeby nie użytkować samochód dzień czy dwa, możemy sobie na to pozwolić. Natomiast jeśli pracujemy, zarabiamy tym samochodem, nie mamy szans. Musimy jednak zakładać opony zimowe, mimo to, że mamy taką pogodę, jaką w tej chwili widzimy. Panie Sławomirze, jeszcze jedna sprawa. Poza kamerą wspominał pan, że zauważył pan pewien trend, który z roku na rok coraz większy procentowo w sprzedaży opon narasta, to jest wybór klientów opon wielosezonowych. Czy to ma sens? Oczywiście tam we wcześniejszych programach również wspominaliśmy, że jest jakby odczuwalne zapotrzebowanie na opony wielosezonowe. W tych warunkach, które w tej chwili mamy, oczywiście ta wielosezonówka jak najbardziej zda egzamin. Natomiast przy warunkach bardziej ekstremalnych, czy nawet takiego błota gdzieś na drogach pośniegowego, tak, czy na drogach wiejskich, ta wielosezonówka nie zawsze sobie poradzi. Natomiast jeśli rzeczywiście obserwujemy to ocieplenie klimatu i jeśli to rzeczywiście pójdzie w tym kierunku coraz dalej, na pewno wielosezonowa się bardziej przyjmie w naszym regionie również i wtedy bardziej będzie częściej używana zamiast zimowej. Oczywiście ma to swoje mankamenty. Opona wielosezonowa jest troszeczkę głośniejsza, więc nie wiem, czy latem będzie to odpowiadało. Część klientów stawia na cichą oponę, więc myślę, że tutaj w te oponki jakby nie będą wchodzić w tym kierunku. Tak, tak. Natomiast ci użytkownicy, którzy mało jeżdżą, jak najbardziej będą użytkowali te opony wielosezonowe. No też trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, dla kogo taka opona właśnie wielosezonowa jest? Tak jak pan właśnie wspomniał, dla kogoś, kto nie za dużo jeździ. Nie za dużo jeździ. Zresztą producenci opon już dużo wcześniej zaczęli produkcję i wdrażali w te opony jakby na rynek tutaj polski również, czy europejski. Jest to dla pewnej grupy tylko użytkowników, natomiast ta grupa będzie się powiększała w zależności od warunków pogodowych, jakie będziemy obserwowali tutaj. A co z dostępnością rozmiarów? Producenci są przygotowani do obsługi większości modeli? Te standardowe rozmiary, czyli ta typowa 15, 16 czy 17, dość wielu producentów produkuje oponę wielosezonową. Natomiast mniej popularne rozmiary mniej firm produkuje. Produkują ci mocniejsi producenci, których stać na wyprzedzenie konkurencji i oni jakby już wdrażają i 17, 18 czy 19 wielosezonową. Natomiast cała reszta producentów próbuje też jak gdyby do tego na tym rynku wykroić kawałek torciku sobie i też zaopatrzyć użytkowników, którzy mniejszą kasą jakby dysponują i wtedy te tańsze opony, ale wielosezonowe też się pojawiają. Odpowiedź chyba dzisiaj znaleźliśmy, czyli generalnie absolutnie wymieniać, nieważne czy śnieg jest. Jest okres zimowy.
Oczywiście, kalendarza się nie da oszukać. Przyjdzie śnieg, zweryfikuje nasze postanowienia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję panu. Tak jak państwo słyszeli, zima jest zima i wymienić trzeba opony na albo typowo zimową, albo na wielosezonową. Szczególnie kiedy teraz rozpoczęły się ferie w naszym województwie, wiele osób wyjeżdża w poszukiwaniu śniegu. No i absolutnie nie może być sytuacja, że pojedziemy sobie w góry na letnich oponach. Co zresztą chyba w grudniu był przykład na Zakopiance. Całkowity paraliż drogi dojazdowej do Zakopanego. Z tego właśnie powodu, że część osób wybrało się w góry na oponach letnich. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.